Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj powracamy do Akinatora po jakąś chyba pół roku, coś takiego. Na pewno po paru miesiącach. I postanowiłem sobie tak zrobić coś innego. Każdy wyszukuje youtuberów, innych youtuberów, jeszcze youtuberów. A ja, z tego, że jestem graczem CS-a, polecę pod graczów CS-a. I od razu pierwsza to będzie Petarda. Ponieważ polecimy pod chyba najbardziej rozpoznawalną osobę ze sceny CS-a, przynajmniej dla Polaków to już na pewno. Nie ze względu na to, że jest legendą jakąś wielką typu Neo, lecz ze względu na to, na jego powiedzenie i tak dalej. Czyli oczywiście, my friends, lecimy po pasze bicepsa. I no cóż, czy jest dorosłym mężczyzną? Oczywiście, że jest. Czy żyje w moim kraju? Żyje w moim kraju. Czy po... nie jest youtuberem, a widzisz? Czy to... ma dziecko, ma małą przecież córeczkę. Czy... nie znam mnie, proszę mnie nie zna, ja tego nie zauważyłem nigdy na jemie. A nie, no dobra, jak był w kabinie, tego zauważyłem. Można powiedzieć tak. Czy twoja postać jest politykiem? Pasza i polityka? Nie, raczej nie. Jest muzykiem. No cóż, jakby zaczął śpiewać sobie disco polo, to można by tak powiedzieć, ale no dzisiaj zrozumiem, że nie wiem. Czy jest aktorem, aktorką? Pasza i aktorstwo? Raczej nie. Czy twoja postać jest piosenkarką, piosenkarzem, pracuje w branży muzycznej? Nie. Czy twoja postać jest związana ze sportem? Tak. Ma związek z piłką nożną. No, powiedz, to jest tak, jeżeli ktoś nie wie, to Pasza kiedyś grał w piłkę nożną. Ale jeżeli bym powiedział, że tak, to pewnie nam wziął jakiegoś piłkarza, więc chyba tak kliknijmy. Czy twoja postać gra zawodowo w piłkę nożną? Nie gra zawodowo. Jest graczem komputerowym, fuck. Nie jest z koreańskiego boysbandu. Czy twoja postać nosi buty? No, jak każdy normalny człowiek w Polsce raczej? Czy twoja postać jest w związku małżeńskim z serialem telewizyjnym? Nie jest w żadnym serialu telewizyjnym. Holy shit. 17 pytań? Tak? No, spytałeś mnie o Virtus Pro. Po cholerę jest to pytanie o Minecrafcie. Nie kręci filmów o Minecrafcie. Jest z komputerem. Nie mieszka sama. Nie wychowała się w Afryce. Czy postać specjalizuje się w grach z gatunku horrorów? Nie, w FPS-ach. Jest przy niej umieszczony. No, dobra, czyli Pasza jest. Dobra, tylko zgadłeś. Zagraj jeszcze raz. Teraz polecimy pod, poczekajcie, tak ustawimy. Drugą osobę. Tym razem nie będzie to osoba, powiedzmy, właśnie jak mówię, tak, znowu jak Neo, legenda. Mimo, że to też jest jedna z większych legend polskiego Counter-Strike'a. Wybrałem ją dlatego, że lubię jego podejście do życia, to jakie robi filmiki na fanpage'u, na swoim fanpage'u oczywiście. Po prostu jest to dla mnie strasznie pozytywna osoba od czasów Counter-Strike'a, no wszystkim mi jakoś nigdy nie przeszkadzała jego osoba, mimo że kiedyś się mniej strasznie interesowałem sceną, to jakoś jego osoba mi zapadła w pamięć strasznie. Jak był zawsze, był Lord, Luke, Kuben, Neo i Taz, to Neo i Taz zawsze mi zapadali w pamięć, tamci już byli jakby powiedzmy poboczni, nie wiem czemu, ale tak zawsze miałem. No i tak zaraz się zdarzyłem, lecimy po Taza, naszego ojca Counter-Strike'a, na pewno na scenie polskiej. Czy twoja postać jest graczem komputerowym? Tak, jest. Zawarła kiedyś związek małżeński. Teraz będzie miał ślub. Teraz będzie miał ślub na stazik, więc jeszcze... Jeszcze nie zawarła. Tworzy filmy na YouTube? Nie, tworzy filmy na Facebooka. Należy do twojej rodziny? Niestety nie należy do mojej rodziny. Czy jest bardzo muskularna? Dobra, nie można powiedzieć, że Taz jest gruby, czy jest źle umięśniony, ale nie jest super muskularna, więc nie. Pochodzi z Polski. Nie znam jej osobiście, Taz też nie zauważam. Jest za... Tak więc po krótkiej przerwie technicznej powracamy do pytań, czyli czy twoja postać ma sztuczne wąsy? Tazik nie ma żadnych sztucznych wąsów, więc nie. Co jest dalej? Zbugowane pytanie? Nie. No nie mówcie, że też się zbugowało, wszystko nie odpowie. Podziałaj. No i się zbugowało. Czyli musimy od nowa lecieć na tazie. Zajebiście! Gdzie tu jest ragień ponownie? Zagraj. Lecimy od nowa z Tazikiem. Bo co? Bo się zbugował, ty głupi akinator. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie jest Tazik dziewczyną. Jest prawdziwa. Nie nagrywa filmów na YouTube, tylko na Facebooku, jak mówiłem już. Pochodzi z Polski. Nie znam jej osobiście. Jeszcze nie zawarłam związku małżeńskiego. Jest pełnoletnia.
Stas i bycie muzykiem. Nie, nie jest. Nie jest muzykiem. Postać jest młoda. Ja w moim odczuciu wiek młody odbieram do tak... No max 25 roku życia. Tadzik jest ponad to, więc nie. Wybacz mi, Tadzik, nie jesteś młody. Tak, Tadzik jest papieżem, oczywiście. No, pracuje jako pro player w Virtusach, więc tak. Politykiem też nie jest. Czy Taz nosi okulary? Może jakoś okazyjnie nosi, ale tak normalnie to nie. Nie, bez nich chodzi. Jest związany ze sportem. Nie ma związku z piłką nożną. Nie zna ze swoich mięśni. Nie jest gruba. Nie bierze udziału w wyścigach. Jest graczem komputerowym. Jest zawodnikiem Virtus Pro. Jest częściowo łysa. Nie jest trenem. To nie jest Kuben. Swoją postać ma młodszy obrat. Tego nie wiem, czy Taz ma... Ja myślałem, że po odpowiedzi nie wiem, nie ma opcji, żeby zgadł, kto to jest. Że Magda jest? Tazik pięknie dodane przez Taz. Sam się dodał. Nie no, wiem pewnie, że ktoś dodał jego osobę tak po prostu, ale śmiesznie to wygląda. Okej, zgadłeś drugi raz. Czyli ta trzecia próba, czy zgadniesz? Ja aż wątpię, żebyś nie zgadł, ale zobaczymy. Wrócimy pod Izaka. Jako polski streamer, gracz Counter-Strike'a w przeszłości, taki półprofesjonalny, że to nazwę, ewentualnie półamatorski, jak to chce nazwać, ale jest na polskiej scenie, powiedzmy, przynajmniej tej internetowej, znany. Na pewno gracze znają go ze względu na to, że jest streamerem, czy też kiedyś był graczem. I spróbujmy go namierzyć, zobaczymy, czy nam się uda. Jest mężczyzną, jest graczem komputerowym. Nie, nie ma dziecka, prawda? Nie ma. Izak nie ma dziecka. Nie mieszka z rodzicami. Mieszka tylko ze swoją Paulinką. Zawarła związek małżeński. Ma wąsy. Mamy, że komentuje. Aha. Okej, okay, dobra. 7 pieprzonych pytań. To. Czyli wychodzi na to, że Izak jest bardziej znany i szybciej rozpoznawalny w internecie niż taki magiczny Pasza. Czy Taz, którzy są w internetach o wiele dłużej niż on. No świetnie. Świetnie. Akinatorek, rozpierniczyłeś mnie tym razem. Ale wiedz, że kiedyś tu wrócę jeszcze. Możliwe znowu po paru miesiącach znajdę ludzi, których nie będziesz w stanie odgadnąć. Tak było to ze mną. Patrzcie, patrzcie. Zobaczymy, żeby Taz odgarnął cwaniaka. Ma oglądać cwaniaka. Tworzy film na YouTubie. Nie pali papierosów. Nie związany z Minecraftem, nie zawarłem związku małżeńskiego, nie jestem kobietą, nie jestem gejem, gram w CSGO, mieszkam z rodzicami, w grach się często zdarza, więc chyba tak powiedzmy. No nagrywałem, nie jestem ciemnoskóry, nie mam samochodu, jestem youtuberem, nie wziąłem ślubu, nie mam dzieci. Czy twoja postać żyje w twoim kraju? Tak? Ma dwa uprawnienia do publikacji? Nie wiem. Czy twoja postać ma kota? Kota jako Martę, powiedzmy? No więc powiedzmy chyba tak. Jest związana z Five Nights at Freddy's. Nagrywam, ale nie jestem z tym związany. Walczę stosują skopnięcia, nie. Nie jestem gruby, jestem... Mam niedowagę 20 kilo prawie. Gra w Minecraft. Grać, a nagrywać to jest różnica, więc... chyba tak. No patrzcie, jaki ten zarost tutaj, no to jest po prostu... Ma zarost. Nie pochodzę z Bułgarii. Mam siostrę. No i jak zwykle zniszczyłem. Elo Karolek. Akina, to jesteś ciotą po prostu. Dalej mnie nie rozpoznajesz. Więc muszę być większy, musi więcej osób mnie szukać, wtedy będę wyszukiwany. Więc to było na tyle, ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i coś. Siemanko, peace!